Siemano widzę, witam was w kolejny odcinek z gry Pine. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na dobry początek, a my słuchajcie, znajdujemy się już przy misji The Trial of the Warrior, czyli kontynuujemy sobie tam naszą misję. Możecie zostawić lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i zostawcie odcinek w tle, nawet jeżeli nie oglądacie serii, ale oglądacie ten kanał, to i tak zostawcie odcinek w tle, byłbym mega wdzięczny, bo to mega pomaga. I pomożesz pewnie jak nikt inny. Takie zostawienie odcinka pełne w tle daje mega, mega dużo ogólnie. Taki mały protip też dla mniejszych youtuberów i ogólnie ludzi, którzy chcą mnie wspierać albo wspierać kogoś innego, że warto jest zostawiać odcinki w tle. Słuchajcie, w poprzednim odcinku odkryliśmy właśnie coś takiego, chyba w poprzednim odcinku, bo... Nie, to było chyba kilka odcinków temu. Odkryliśmy takie coś, jak na to najechałem i wszedłem w interakcję z tym, to było tu napisane, że... Jest tutaj dziwne jakieś znaczenia są na tym i tam jest napisane The Territorialske Sacred to our species, which shall always try to take it back to the village as is our capital. I generalnie myślałem, że my będziemy w stanie przejąć tą wioskę, a to chodzi o to, że oni zawsze jeden gatunek ma zawsze jedną wioskę i to jest jedna z tych wiosek, które nie da się jakby przejąć, to zawsze i na zawsze będzie ich miasto, ich stolica. Na przykład w tym wypadku są to oczywiście te krokodyle, czyli jak oni się nazywają, te knokersi. I na tym to polega, czyli generalnie nawet jeżeli byśmy najechali to miasto i nawet czy tam wieś, i nawet jeżeli byśmy to plemię, nie plemię, tylko właśnie tą jak to się nazywa, to nie jest miasto, tylko to co plemiona mają, osadę, o. Nawet jeżeli byśmy tutaj tą osadę przejęli, to prawdopodobnie i tak oni by to odzyskali. Tak na 99%. Generalnie to się chyba nie da zniszczyć całych gatunków. Dobra, musimy... You can trade or donate a poison meal. Aha, czyli musimy porozmawiać z handlarzem i sprzedać mu zatrute mięcho, które on potem dostarczy do swojego szefa i szef padnie. No tak, w poprzednim odcinku dostaliśmy takie zadanie, że musimy wyeliminować szefa. Przy okazji kupiłbym Travel Kita, kupiłbym Knocker Light Ride Flare i Skull Horse Idea jak najbardziej i Skull Shield Idea. To możemy sprzedać, bo te wszystkie kartonowe, nie kartonowe, tylko drewniane takie skrzyneczki, one zazwyczaj, nawet nie zazwyczaj, tylko na 100% wydaje mi się, są używane tylko i wyłącznie do jednego, to znaczy do potek, a ja za bardzo potek nie wytwarzam, więc możemy to wszystko sprzedać, dorzućmy 4 mięska i gziba. Wystarczy? Jeszcze musimy coś dorzucić. To z 5 mięska i będzie cacy, co? A oni tylko handlują z przyjaciółmi, ej! To gdzie macie donation boxa? Kurde, ty, to, a ja nie wiem, czy oni mają donation boxa, bo ja tutaj w środku nie widziałem, nigdy nie spotkałem tutaj donation boxa. Kurczę, dużo nam brakuje? Jakbym ci tobie za darmo dał, co ty na to? O, dobra, to tak mogę zrobić, ej! No dobra, to ja mogę mu zdonatować praktycznie. Okej, coś takiego i teraz możemy pohandlować. Dobra, niechaj tak będzie. Pyk, 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 pyk. To robimy to samo, to. I do tego mięcho oczywiście. No i wszystko. Ja mam czego potrzebuję, ty masz czego potrzebujesz. Jeszcze bym ci sprzedał zatrute mięso. A nie zrobiłem w ogóle tego zatrutego mięsa. Trzeba je zrobić. Chociaż może... ale pan meat potrzebuje, który sprzedałem. Debil. A możemy, kurczę, wyzwiemy na pojedynek tego szefa. Ja nie wiem, czy to jest rozsądne, ale na pewno dużo... Nie no, co się stało? Dużo bardziej epickie. Dobra, nie mam bladego pojęcia, co się wydarzyło. Znaczy, mam pojęcie. Jakby dysk mój główny, na który jest system, gra i wszystko, całe to nagrywanie, nagle osiągnął 100%. Nie wiem dlaczego, skoro to jest dysk SSD, ale coś się tu wydarzyło nieciekawego. No i przez to były chyba 4 czy 5 sekund laga. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie tyle. Jeżeli nie, no to wam oczywiście to zmontuję. Nie wiem, na czym skończyliśmy, bo chwilę to trwało. Ten lag do mnie. Oczywiście zdążyłem wam zatrzymać nagrywanie. Wydaje mi się, że chcemy, kurczę, pogadać z tym ziomem, szczerze mówiąc, i go wyzwać na pojedynek. A, nie jestem w stanie. Chciałem powiedzieć, że to nie jest rozsądne, ale na pewno jest to dużo bardziej epickie. No ale nie jestem w stanie niestety tego zrobić. I zobaczyłem to sobie też na tą tarczę, którą dostaliśmy, o ile to coś na głowę nie jest
Znaczy nie jest najgorsze, bo generalnie teraz nic nie mamy na głowie, także 3 serduszka nam będzie dawać, także jest mega chyba spoko ten Skullhorn ID i się wykonuje go łatwo, ale to nas aktualnie za bardzo nie obchodzi. Ale to jest fajne, patrzcie to, poprzednia tarcza daje mi takie benefity, czyli dwa... Nie, to nie jest tarcza, gdzie jest ta tarcza? A tu w ogóle nie mam tarczy, to bym musiał w equipment wejść. Poprzednia tarcza daje mi 1, 1, 1 wszystkiego, a to daje 3, 3, 3, także i bardzo łatwo się robi to. Potrzebujemy tylko Blaker anteny i tu w Stone'a będziemy w stanie wykonać takie coś. Także myślę, że na pewno przy pierwszej lepszej okazji zrobimy to. Potrzebuję od ciebie odkupić wariacji to wszystko, co ci sprzedałem. A możemy zrobić 4 za 4, chociaż ty widzę bardziej lubisz Baker Tie. Także myślę, że się dogadamy. Jesteśmy teraz w stanie wykonać, skrafcić tak zwane zatrute mięso. I to zatrute mięso mu oddamy. Trzymaj, wariacie. Jeszcze coś od niego możemy odkupić. To może bakłażany? Może coś do jedzenia? Może nie, może to Luna Rados. Cokolwiek to daje. I może powiedzmy drewno. Drewno akurat jest tanie. Dobra, kupmy coś takiego. Kurde, coś takiego może. Bo niebo. Może coś takiego. O, o, o. Warzywka, jak najbardziej. I teraz musimy spowodować konflikt z dowódcą tutaj właśnie. Jak to nazywałem? Z szefem plemienia. Jakiś konflikt musimy wywołać i generalnie... Co? Przeszukać jego tron. No tylko jak ja mam prowokować konflikt with the Knocker Chief? Mogę uderzyć kurwa z kamyszka? Wystarczy? Chyba się trochę wkurzył. Ale czy mogę teraz mu przeszukać ten tron? No tak kurde średnio bym powiedział chyba. Chyba musimy go jeszcze bardziej sprowokować. Pyk wariacie, co ty na to? No! Ale to nie wiem czy ja się... O właśnie, ze wszystkimi się będę bić. Niedobrze, ale jestem w stanie teraz... Skull Mice Idea ukraść co tam ma na tronie. I coś tam jeszcze. Dostałem New Island Concept. Kevin, zostałem przedstawiony. Nasza gra przedstawiła nam coś takiego jak zatrute jedzenie. I dzięki temu będziemy, no kolejny tutaj mogli wykonywać takie jedzenie dla wszystkich. Nie wiem, ale pewnie nie wiem, ale bo... A są dużo bardziej, są oczywiście narażeni na ciosy, kiedy są zatruci. My z nimi nie chcemy walczyć. To są jednak krokodyle. Wszystko fajnie, tego owego spoko, dopóki się taki nie jebnie. A my się chyba bardzo lubimy, także ja sobie tutaj odpuszczam walkę z nimi. Zresztą nawet jeżeli bym wygrał, to oni i tak odbiją to miasto. Nawet jeżeli ja bym sobie je przejął, bo to jest ich stolica. Także odpuszczamy. Get to the safety. Musimy się udać w bezpieczne miejsce. Jak najbardziej chcielibyśmy to zrobić. Tak najlepiej, żeby mnie ten kurwa krokodyl przestał gonić, ale on chyba nie odpuści tak łatwo. W ogóle strasznie przeklinam dzisiaj. Dobra, pyk, pyk, pyk. To myślę, że damy radę go pokonać. Może będzie miał coś ciekawego. A, bo to jest ten szef w ogóle, ty. Chłopca w nieznane poszedł, solo, nie? Nie no, ale to może szefa pokonamy? Get to safety. A po co get to safety, jak ja go rozdupcić mogę? Tylko, żeby tam kumple do niego nie przyszli. Weźmy go tutaj bardziej w tą dzicz prowadźmy. On ma chyba potrójne życie w ogóle, o ile dobrze rozumiem. Ja mam tu coś na fioletowo, nie mam pojęcia. On pewnie jest dokokszony fest. Musi być dokokszony, no nie? A czekaj, on jakby... A wywołaliśmy z nim konflikt i go pokonaliśmy. I tutaj jest Garment Crossbone Pin, czyli to, czego potrzebowaliśmy. Dlaczego może być potrzebny? Muszę porozmawiać z nim na temat... muszę porozmawiać na ten temat z Tembasem. Knockersi byli... were asked to work on a safescape of special... Byli proszeni o to, żeby pracować przy... zabezpieczeniach pewnego rodzaju... special kind of pin, czyli jakiegoś zamka chyba, tak? Który pomaga blokować... lokalizację bezpieczną, jakiś safe localization. Czyli my go nie zabiliśmy, tylko stoczyliśmy z nim pojedynek i on po prostu uciekł. Chyba tak, po prostu go pokonaliśmy. To właściwie pewnie u tych knockersów oznacza, że zyskamy kurczę szacunek. Czy nie? Czy oni nas nie lubią? W sumie nie ma zielonego... Wy lubicie mnie? Nie no, kumple, nie? Tak, oni są tacy, że jak ich wyzwiesz na pojedynek
i się pobijesz, to oni są zadowoleni. A to w ogóle ciekawe, że ja im dałem to jedzonko i oni są teraz osłabieni. To nie tylko ten szef jest osłabiony, tylko tu wszyscy byli osłabieni. Dobra, mamy kolejną misję do wykonania, na pewno jakąś. Wydaje mi się, że musimy porozmawiać. Shanky złożyły... Dobra, myślę, że możemy to zaznaczyć, a nie możemy, bo mamy suspended. A to? A, tu możemy porozmawiać z Talk to the Cariblin Sage. Nie wiem z kim, ale z kimś możemy porozmawiać i kurczę, ta misja nie jest tak daleko, to jak najbardziej chciałbym to zrobić. W sumie jest mega blisko nawet bym powiedział. Nie tyle, co nie jest daleko. Co jest mega blisko. Przypomniało mi się pewien tekst, uwielbiam ten tekst, to mam, sprzedam go. Kiedyś usłyszałem, nie pamiętam gdzie, ale w jakimś filmie chyba albo coś takiego, że jak ktoś powiedział, to jest mało smaczne do czegoś. Chociaż to nie będzie tak brzmiało. Nie wiem, czy ja wam chcę to w sumie opowiadać, ale teraz jak już powiedziałem, to już chyba muszę skończyć. Ale to bez sensu, że zacząłem to zdanie. Dużo lepiej by brzmiało, jakbym użył to w akcji i pomyślał, odłożył to sobie w pamięci i w momencie, kiedy myśmy natrafili na tutaj jakąś akcję, to ja bym i na kontekst dobry, to ja bym ten żart rzucił. Kurde, tak jak opowiem, to będzie mało śmieszne. Ale generalnie chodziło o to, że jak na przykład ktoś zrobi mało smaczną zupę, a tobie się mega nie będzie smakować, to możesz mu powiedzieć, jak ktoś powie, jak zupa mało smaczne, to później masz mało smaczne? To mało smaczne, tak powiedzieć, że... Czekaj, bo sam zapomniałem, czekaj. Nie, to chodziło o coś brzydko, to jest brzydko? Tak by powiedzieć, że gówno jest mało smaczne. O, coś takiego, że jak ktoś na przykład brzydko narysuje coś i powie na przykład do ciebie albo do kogoś, to jest brzydkie, to ty możesz powiedzieć brzydkie? Brzydkie? To jest brzydkie? Tak by powiedzieć, że kupa jest mało smaczna. Takie samo porównanie. No i mówiłem, że będzie mało zabawne, kiedy to powiem. No, kurczę, ale skwasiłem, nie? To było wręcz cringe'owe, jakbym to opowiedział w dobrym żarcie. Perełka. No, skwasiłem, ale popełnia się błędy. To jest jeden z nich. W ogóle mam tyle cake graphite'u. Kurczę, pochodziłem po całej tej mapie i pozbierałem cały cake graphite, jaki był do zebrania chyba. Mamy 21 cake graphite'u, jest mega dużo. No i tu musimy znaleźć i porozmawiać z tym ziomkiem. To się wydaje mi, że z tym ziomem mam pogadać, nie? Siema, jestem Hugh, przyjaciel Norta, The Witty Tamba. A, człowiek. Wszyscy o tobie gadają. Jaki masz tutaj biznes? Szukamy informacji na temat Deblandera. A, widzę, jesteś tutaj, żeby się uczyć. Zawsze dobrze jest się uczyć, a ja jestem tutaj, żeby cię właśnie nauczyć. Żeby być twoim nauczycielem, ale najpierw musisz dla mnie zapracować. Co powinienem dla ciebie zrobić? Wysokość of Mr. Teki... Co? The Hext? Oj, to nie, chyba nie wysokość. Have lesson. Ta, tego owego drogą begin. Droga rozsądności zaczyna się by descending this. After which you make your way up. Co ta, będziemy się wspinać do tego po drodze tu na górę tego owego. Jak tam będziemy stali na górze, to będziemy mieli czysty oddech tego owego. No i będzie gituma. Musimy iść. Answers only come to this who listen. Odpowiedzi, a to ładny cytat. Odpowiedzi przychodzą tylko dla tego, kto słucha. Chociaż byłoby lepsze, zadaję pytania. O, jaki dobry cytat. To jest moje, autorski. Odpowiedzi przychodzą do człowieka, który zadaje pytania. Kurczę, mądre. Pamiętajcie, zadawajcie pytania. And all that. Jak zadasz pytanie, to jesteś raz głupi przez 5 sekund i nikt o tym nie pamięta. Jak nie zadasz pytania, to jesteś głupi całe życie. Uj, prosty. Dobra, pakujemy się tutaj dupę na górę. Explore the high point, musimy na najwyższy szczyt się wspiąć. Opisane przez Benira, czyli tego ziomka, i poddychać trochę świeżym powietrzem. Właśnie mamy tutaj znak zapytania już przy misji. Briefing? Nie wiemy do końca, o co tutaj chodzi,
ale generalnie coś się tam zapewne ciekawego wydarzy. Pakujemy dupę na górę. Ty, a to co to? Aha, to mobek zwykły. Dobra, wyglądam na jakiegoś mega giga koksa, nie? A w ogóle teraz się zorientowałem, że jak podchodzisz od plecków, to oni nie wiedzą, co się dzieje. W szoku. Tutaj mamy coś ciekawego, jakieś mechanizmy. W sumie moglibyśmy się tam chyba dostać. Łe! Co to jest? Możemy to wziąć. Nie wiem, co to mi da. Nie wiem, co to się wydarzyło tu. Nie chciałem jeść, chciałem... A użyj tego. Nie wiem, co się dzieje, nie? Co ja robię? Ale coś się pojawia, nie? Do góry leci. O co chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze tutaj się mamy. Oni niech sobie walczą, te krokodylki. Kurde, zaciągnę nie te przyciski, klikam. Pyk. Dam radę to aktywować? Właśnie niekoniecznie chyba. Nie trzeba tutaj nigdzie niczego włożyć? Też nie trzeba, Hej, to w sumie nie wiem, po co mi to. Trochę zgłupiałem. Jakbym teraz użył czegoś takiego? Tutaj na to? Też nie mogę. Tam nie możemy się dostać. Nie wiem w sumie, co to za zagadka. Ale odpuścimy, odłożę w ogóle tą pochodnię, jakbym tu kiedyśkolwiek przychodził. To może się w sumie przydać. I pakujemy tam pupę. Mam nadzieję, że nie spotka nas noc. A jak spotka, to że i tak będziemy mimo tego widzieć, co jest przed nami. Bo jak nie i tak po omacku ma się wspinać, to ciężka sprawa będzie, a pewnie mój przeciwnik będzie widział z 14 km, w co pluje i uderza, także nigdy nie wiadomo, jak to w takich grach indie wygląda z optymalizacją, ale miałem voice cracka chyba. Dobra, pakujemy dupy na górę. A w ogóle tak sobie oglądałem te odcinki i kurde, całkiem nieźle mi idzie tłumaczenie, to znaczy wiele, 90% słów przekręcam, jest napisane w czasie przeszłym, a ja w przyszłym mówię, ale generalnie myślę, że jest okej, nie? No takie staram się szybkie tłumaczenie, powinno być w porządku. Wydaje mi się, że kurde, jesteśmy na miejscu, chyba szczerze mówiąc. Dobrze mówię? O, nie wiem, czy w sumie dobrze mówię. Na pewno widzę jakiś mechanizm. A, to jest winda jakaś, poczekaj. Co to jest? Dobrze mówi? Chyba dobrze mówi. Bo coś takiego, po czym będziemy mogli się na pewno wspinać. O, widzą. Kolejny z braci, tych ziomków. Oni nam tutaj przedstawili, o co chodzi w tym świecie, jak my jeszcze nie wiedzieliśmy. To była pierwsza spotkana postać poza człowiekiem. I okazali się całkiem miłymi gośćmi. Masz w ogóle pojęcie, co ty zrobiłeś, głupcze? Co? Jesteś w miejscu nazywanym przez wielu Avanchales in the past. Coś tam w przeszłości. How heedless? Nie wiem, co to znaczy, ale pewnie nas wyzywa, moja głowa. I teraz cała droga może być zamknięta. No, te wszystkie dobra, które mi przepadną. Arwot, which is you were sleeping again, to convince the plus to fix this situation. Przyszedł tutaj naprawić tą sytuację. Musimy zabrać wszystkich szefów z pobliskiego miejsca i przedyskutować to co ma znaczenie. Jestem w stanie ich zebrać wszystkich do jednego pomieszczenia, a musimy się upewnić. They understand. A musimy się upewnić, że będą wiedzieć, że to jest bezpieczne. Musisz stworzyć tą plotkę i rozprzestrzenić właśnie we wszystkich wioskach. A oni się usłyszą stamtąd, o co chodzi. Which will get us the richest chiefs around. I to sprawić, że będziemy najbogatsi. Najbogatsi w ogóle tutaj na świecie, nie, ale najbogatsi w najbliższej okolicy. I pośpiesz się before this thing attack another strike. Zanim to coś zaatakuje, pobiegnij do jaskini, kiedy skończysz. A ja postaram się rozpracować coś, co zatrzyma tą antenę przed tym, żeby zbierała pioruny w międzyczasie.
Tyle, to nie była moja misja? Czy tu jakiego questa walłem po drodze? Nie no, influence the two village in the mountain range, which is going to start rumors. No tak, czyli byłem dobrze na miejscu. Teraz musimy iść do wioski i musimy rozpowiedzieć plotki generalnie. Musimy rozpowiadać, co tu się nie wydarzyło chyba. Which is incoming storm. O nadchodzącym sztormie. I pewnie tylko ci te ziomki znają odpowiedź, jak ten sztorm powstrzymać i dzięki temu będą bogaci. Tak jak kiedyś ludzie, generalnie oni wiedzieli na przykład kiedy będzie nie zachód słońca, tylko zaćmienie księżyca i mówili: oj, chłopie, jak nie zrobicie tak jak ja chcę, to bogowie się zdenerwują, nie? I za 3 dni wyłączą wam słońce, nie? A ludzie: pfff, ale głupoty gadasz, nie? Wtedy mówi: patrzcie. Puch. I on wiedział, chłopiec, że o 13, 2000 lat temu, że o 13 godzinie, nie, będzie idealnie zaćmienie, i mówił: uuu. I wszyscy: masz rację, bogowie zgasili słońce, oddaj słońce, zrobimy jak trzeba. On mówi: 10 milionów. <laughs> 10 milionów i niepotłuczone naczynia bym prosił. No i oni generalnie mówili: jasna sprawa, tylko oddaj słońce. A on mówił: proszę bardzo, pik. I wiecie, 5 minut później zaćmienie mijało i wszyscy: o, masz rację. I tak też kontrolowali umysły innych ludzi. Łe, aby ja po... Poczekaj, jak mam ja tego... Influence tu. Czemu? Czekaj, bo co się odpieprza? Oni mnie nie lubią strasznie, kurde blaszka. Ej, a dajcie mi chociaż pohandlować z handlarzem, ej. Ej, pójdź, ja wam plotkę muszę rzucić. Ty, jak ja to zrobię niby? Stop, teraz rozkminiam, że to jest idiotyczne. Oła, żeż... Chłopco mi ze Spartę zrobił. Pójdź, ja z handlarzem chcę Słuchaj, jak człowiek z człowiekiem musimy porozmawiać, nie? Tylko z wami się... A, bo wy w sumie ludźmi nie jesteście, jak człowiek z jeleniem. Czy tam z łosiem. Zapomniałem już, jak jest łoś po angielsku. Ostatnio szukałem takiego, żeby udowodnić, jak łosie to są mega wielkie stworzenia. I kurde, zapomniałem. Oak to nie. Oak to była ostatnia misja, była z dębem. Się nazywał Oak. A generalnie łoś to jest... Kurde, zapomniałem, no. Niestety. A chciałbym sobie jeszcze zobaczyć, czy jestem w stanie już tą zbroję nową zrobić. Tu w ogóle mam tyle rzeczy do porobienia, fajnych. A nie mam w ogóle składników, bo ciągle je sprzedaję albo handluję tymi rzeczami. A, Income Store Rumor, Guard Token i Trader Token. Nie, ja miałem te tokeny. Tylko ja je wydałem na zrobienie jakiegoś syfu, żeby mi miejsca w eku nie zabierało. Dobra, zrobimy inaczej. Jaki plan? Kurde, genialny, jaki mam plan, widzowie, sprytny. Pewnie, że sprytny. Słuchajcie, żebyśmy się nie bili teraz z tym każdym ziomkiem tutaj, to my sobie wypuścimy naszych ziomków, nie? Postawimy ich tu i miejmy nadzieję, że może oni tutaj przyjdą, nie? Na wezwanie. I zaatakują tą wioskę. Jest, mamy to chyba. I oni nam pomogą te tokeny pozbierać. Miejmy nadzieję, że to się uda. Zjedzmy sobie coś. No i będziemy czekać. Będziemy czekać na atak. Ustawmy też jeszcze jeden tutaj knokersów. Knokersi by fest pomogli. Czy jak najbardziej też chcemy knokersów wezwać. Nie wiem, czy są w pobliżu. Proszę? Knokersi! Nie mogą, za daleko są. Kurde. A nie, mogę mieć tylko jeden totem aktywny. Zapomniałem o tym, że tylko jeden totem w jednym czasie mogę mieć aktywny. No dobra, no to czekamy na naszą ekipę, nie? Aż przyjdzie. Tu się bitwa zacznie. Jest, mamy, to jest moja ekipa. Właściwie się martwię, gdzie jest moja ekipa. Idą, tylko nie wiem, czy mamy szansę. Kurde, niestety nie mam łuku. Znaczy mam łuk, ale nie mam za dużo strzał, więc takim średnio pomogę. Co najwyżej mogę też bić na melee range'a. A to chyba, kurde, ciężko będzie. Najważniejsze, pozbierać tokeny. Wywalone w to, że oni z powrotem to miasto przejmą. Najważniejsze są totemy. Uniki dużo i żebyśmy... O kurde, jakie laksy. Czemu laksy? Nie wiem, to akurat nie moja wina, to wina optymalizacji, przysięga widzowie, naprawdę. O kurde, my nie mamy szans chyba jako... Łe, no przecież to są chłopy, niezniszczalne są te...
Łe, gościu. My miasto mieliśmy przejąć, a oni nam miasto przejmą, ej. Ło kurde, stop, panowie, nie taki był plan, co tu się dzieje, ty? Oni mają za dobry plan, te wszystko mają zajebiste. Ja mam jakąś ekipę z czawików. Czemu mnie bijesz? Mój mnie bije, mój mnie bije. Mój mnie zabił, ty. Przypadki, mój dupsem chłop mnie zaatakował, nie? Zdyki mi sprzedał ciosa. Ale ty, zdradziecka fujara, nie? Ona już nie chciała walczyć, ona się chciała poddać, nie? Mnie zaatakowała, niezły kolo. Ty, to ogólnie, kurde, ja się tak opijam tej wody niepotrzebnie. Ja mam dzisiaj miskę przy sobie, bo się wymiotować chcę, ale nie ze względu na to, że źle coś jem, albo że się źle czuję, chociaż to też. To przez to, że ja, kurwa, po co ja tyle piję tej wody? Jem i piję, żeby się wymiotować, co ja i tak piję. Plan jest inny. A nie, poczekajcie, bo ja chciałem plan taki, że knokersy wołam, ale kurde, zapomniałem o tym, że przecież ci knokersi to oni są za daleko, oni nie wezwą, nie przyjdą, nie wezmą wezwania, chyba że źle, postawiłem dwa totemy naraz. To był mój błąd. Knokersi przyjdą, oj, jeszcze jak. A oni potrafią walczyć. Czekamy na moją ekipę. Ekipa, oj, to będzie epicki pojedynek. Ciekawe, że mnie tak trafiłeś. Nieźle ci, dobrze, że tak umiesz przez ścianę rzucać, no. No i zabiłem się, nie, dobra, przeżyłem. Uniki. Słyszałem, jak gościu kiedyś rage'ował i zamiast na przykład wyzywać kogoś, że jest tym wardem, tym kawardem, typem wardem i tak dalej, to chłop. Nie no, co za niesamowity gracz. Do jakiegoś gościa to czytował, co za niesamowity gracz. To jest jedyny człowiek na świecie, który umie wychylać przez ściany, których nie ma, nie? Niesamowity gracz. No i to jest dobre podejście. Chociaż i jedne range i drugie range są całkiem w sumie fajne do oglądania. Generalnie lubię oglądać. Ludzie generalnie w sumie lubią oglądać, jak się inni triggerują. Dobra, chyba wygramy tą bitwę, tylko żeby moi nie atakowali mnie, żebym ja przypadkiem mojego nie dupsnął, bo jak będę dwa walczył z wszystkimi, to będzie Lipson, nie? Trzeba sobie zaznaczyć jeden target. Nie pamiętam, kurde, jak to się robiło. Kontrolem, altem? Środkowy przycisk. Oj, tak, środkowy przycisk myszy. Teraz mamy pewność, że zawsze będziemy bili jednego zioma. Dobra. I tu waj kolejnego zaznaczamy, pyk. I dusimy od pleców. Cyk. Chociaż my mu nic nie robimy, nie? Jesteśmy takimi szczawikami przy tych gościach, krokodylach. Ale dobrze, że krokodyle to nasze ziomki, nie? Przyczyniliśmy się i dużo im mięcha przynieśliśmy. A my jesteśmy wykończeni w ogóle, czekaj, bo w takim tempie to zaraz. Kurczę, można być nieciekawie. Zjedzmy sobie to. To mi dużo energii przywróci. Uniczki. Czekamy na moich ziomków. Dobra. Kolejni załatwieni. Kurczę, chyba to wygramy generalnie. Ej, poczekaj, bo ja swojego zlokowałem. Dobra. Wydaje mi się, że powinniśmy dać sobie radę i to wygrać. Miejmy nadzieję, że tylko jakieś lucky puncha chłop mi nie sprzeda i nagle nie będę miał 0 HP. Dobra, pięknie. Kolejny pokonany. Lecimy dalej. Ale se na farmie tokenków. Piękna. Ue, co to jest? Wybuchowa beczka. Ty. Kurwa, ale to swoich też wy... A, pieprzyć, że swoich wysadzę. Pakuje się tam, patrz, chłopie. Uniczki, bo kto to... No właśnie, ktoś to zaraz wysadzi. Zapomniałem, że to tak działa. Pułapki by też można było tam postawić. A szkoda, że ja nie mogę wziąć tej beczki i ją rzucić. Bo że nie ma takich strzał wybuchowych. Kurde. Znowu będę musiał czekać na knokersów. Ale co? Do 3 razy sztuka. Dobra, widzowie, atak. Ja tu minuję wszystko, co mogę. Zaminowałem. Dobra, powinno być dobrze. Nasi mają przewagę psychiczną i fizyczną. Powinniśmy dać radę. Znaczy, nie wiem. O! Big, dobra. Mam spryt. Może psychiczna przewaga jednak jest. To, że jestem fizyczną, chociaż chyba też mam przewagę fizyczną, mi się wydaje. Dobra. I od plecków gagatki. Przede wszystkim, no musimy pomóc naszym. W jakimś tam stopniu musimy to zrobić. Czy tego chcemy, czy nie. Uniczki, żeby mnie tutaj chłop nie dojechał. Musimy to zrobić, bo w innym wypadku, kurczę, ja nie wiem, czy oni sobie sami by poradzili. I przede wszystkim dużo uników robić, tak brać na siebie te ciosy, żeby...
żebym ja dostawał, żeby oni targetowali mnie, a ja wtedy odskakuję sobie elegancko. Jest zajebiście. O kurde, ile to jest ludzi! Ty, nie wiem, czy my damy radę. No takie kurczę, średnio mamy szansę, szczerze mówiąc, nie wiem. Auć, to bolało akurat. Ty, potrzebowalibyśmy więcej pułapek, a ja niestety nie jestem w stanie ich wykonać. Można by to było też sprytem zrobić, czyli te pułapki, w których oni biegają w tą pułapkę i zostawiają za sobą rzeszy. Też w sumie nie głupie. No bo ta bitwa jest kurczę ostra, że tak powiem. Ale kurczę, te krokodyle jak biją mnie. Oni mają powalony damage. Dobra, tego to ja sobie sam raczej dobiję. Mamy to. Ale w ogóle epicka bitwa, nie? Bez kitu, wszyscy giną, po każdej stronie są straty. Ale miejmy nadzieję, że wyjdziemy z tego zwycięsko. Istnieje taka szansa w sumie. Kurczę, nie wiem, taki remis bym powiedział, szczerze mówiąc, jest. Jakbym tak miał liczyć teraz. Wszystkim jak masz liczyć, to licz na siebie, ale tak bym powiedział, że remis, mniej więcej. Dobra, zajmijmy się po jednym gagatku. Kroczek po małym kroczku. Uwaga, on robi pyk, atak. My robimy pyk, unik, prosta piła. Szkoda, że ja im niestety nie zadaję zbyt dużo damage'u. Ale jestem w stanie zbierać baty i robić dobre uniki, tylko szybkie leczenko. Kurde, ty. Ten armor full. Niedobrze, a tam się też biją. Dobra, czy my sobie z jednym gościem sami damy radę? Damy, na pewno, ale z dwoma? No z dwoma już może być akurat ciężko. Dobry przypadkowy unik został rzucony. Gdybym miał pułapki, to jeszcze miałbym większe na pewno szanse. Bez pułapek, nie mam zielonego pojęcia, czy nam się to uda. W ogóle zauważyłem, że jest mega głośno to. Więc muszę strasznie krzyczeć, kiedy mamy sceny walki. Ue, ja chyba solo zostałem, ej. Bo coś mi tu nie gra, nie? Ty, co tu się wydarzyło? Stop! A, jedzie ekipa. Atak, atak, panowie, atak. Ale za dużo to ich nie ma, tej przegraliśmy. Dupa. Przegrana jest zrobiona, chodź tu, ty. Cię trzeba rozdupcić. O, tylko że mnie nie rozdupcić. Szybko, szybko, szybko. Jedz. Jedzenie, regen. O kurde. Dobra, może jakoś dam radę, kurczę. Samotny wojownik, ciężko będzie. Tego dobić, tego. To jest szef chyba i szef. Dobiję szefa, pyk, albo trader, albo wojownik, nie wiem. W każdym razie token 90% jest mi potrzebny. Ty, może wygramy takim cudem, bo oni mają 0 HP. Dobrze, że ja ten zbieram baty na siebie. Exhausted, jestem exhausted, trzeba coś zjeść. Szybki regen, jeszcze jeden. Dobra, dojeżdżam cię. Pik. Mamy to? Jeszcze jeden chłop został. Mamy to, oni przejęli w ogóle całą tego. Zbieraj szybko tokeny. Przede wszystkim tokeny. Raider token. Nie wiem, kim jest Raider nawet. Raider token. To nie jest token, który jest mi potrzebny. Potrzebujemy innego tokenu. To jest chyba ten, guard token. Na pewno potrzebujemy chyba guard tokena. Mamy jeden, tu widzę jeden, tylko guard token też. Szybko, żeby przed nimi zebrać. Kurde, ile będę miał itemu w ogóle. Nie wiem, czy będę mógł z nimi handlować, pewnie tak. Raider token, dobra. Oj, tu chyba ekipa idzie kolejna, mi się wydaje. Oni pewnie będą chcieli odbić to miasto, swoją wioskę. Trzeba się tutaj pospieszyć. To jest chyba ich taka wioska przypisana. Także tak czy siak oni to sobie odbiorą. I szukamy jeszcze chyba jednego tokenu, żeby tutaj zrobić to, co mamy zrobić. Incoming store rumor. Trader token. No musi gdzieś tu leżeć jeden trader token. Musieli mieć jednego handlarza tutaj, nie? Czy tego chcieli, czy nie? Musiał być tu handlarz. Ja potrzebuję tego. To? Guard token. Potrzebuję Raider tokena, wariacie. Nie guard tokena. To bym sobie chyba mógł podnieść. Tylko że ja mam miejsce w eku. Już mi się skończyło idealnie. Token. Trader token. Musieli mieć chociaż jednego tradersa. Puść mnie. Mnie nie ma co atakować. Jeden traders musiał być ich. To są chyba wojownicy. Albo zwykli zbieracze. No gdzie tu będzie trader token? Kurde, najważniejszego nam zabrakło, nie? To będzie trzeba sprytem zrobić. Plan jest sprytny. Będzie trzeba go jeszcze wykonać. A tu jest trader, ty, jakbym miał tego krokodyla tak podstępem. Nie, proszę, nie, stop. To wyrzućmy. Nie, proszę, powiedz, że tu jest ten...
Prosto mi z pieprzonych oczu zniknął chłop. No już miałem tradera, nie? Wystarczyło go dobić, już sobie zebrał trochę trader token, kurde blaszka. Nie, no i co teraz? Teraz muszę kombinować muszę. Nie, odcie grintem. Tutaj? To są chyba zwykli zbieracze tak na 90%. Ty, ale lipa, nie? Chodź tu trader. Poczekam aż trader przyjdzie, ale z drugiej strony to bym musiał pułapkę na niego stworzyć. Który nie jestem w stanie wykonać, bo nie mam dulroka. Jo, a tu trader token, proszę. No, proszę. Gatherer token. Nie, no nie mów, że ja tradera nie zabiłem, nie? My chyba przyjęliśmy wioskę, a tradera nie zabiliśmy. O, Orbik. Ale już nie ma co pojechać po tej wiosce. Trzeba by było rozkminić coś innego, albo generalnie skupić się tylko i wyłącznie na zabijaniu tego tradera. Muszę tego tokena pozbierać. Teraz już nie będę marnować na jakieś głupoty tych tokenów. Czekaj, czekam aż tu trader wejdzie sobie. I on jak tutaj przyjdzie i usiądzie ten trader, to my wtedy wezwiemy ekipę sprzątającą. I oni miejmy nadzieję, że nam pomogą zabić tego tradera. Tylko ja muszę wiedzieć, gdzie jest ten trader i kim on w ogóle jest. Wydaje mi się, że to ta postać co idzie, ten szary gościu. Mi wygląda na tradera. Kurde, chyba tak, kładę to. Wydaje mi się, że tak, ja jeszcze wezwę ekipę, ale niech on idzie za mną, chodź. Lewej, lewej, lewej. Ale wydaje mi się, że to jest trader. Tam widzę, zebrała się ekipa, zrespiła się. Widzę skąd idą. Dobra. Ciebie raczej tam solo pokonać. Dam radę solo pokonać. Oj. Dobra, tam możemy ciosów dostać. To nie ma znaczenia. Tylko żeby nie striggerować innych ziomków. Ja tam mam dużo jedzenia, także luzy, jeżeli chodzi o to. On się leczy, ja też się leczę i wszyscy żyjemy w zdrowiu i spokoju. Proste. O kurczę, szarże jest nie do pokonania chyba. Dobra, uniczki. I tak na dół, żeby on zszedł, tak na dół. A wy co tam robicie? Chłopie, wy mieliście mi na pomoc dzisiaj, nie? Z krokodylami się bić. Nie po to was wyzwałem, panowie. Ale wydaje mi się, że mamy to. Że trader został rozdłucony, piękny unik i cyk. Czekaj. Trader token, mamy to, no. Piękna sprawa. I teraz jesteśmy w stanie skraftować tak zwany... Tutaj incoming store rumor. Pyk. A to też nam coś daje. Rumor about launch incoming store, czyli tak zwana plotka o tym, że przychodzi wielki sztorm. Dla mieszkańców wioski sprawia, że oni tutaj będą mieli problem, że będą się wahać. A czekaj. Leaders będzie zbierać, będzie rozkazywać zbierać więcej rzeczy. I będzie handlował tymi rzeczami przez 5 minut, ok. Czy możemy tutaj bardzo wpływać na ekonomię gierki. Imo, bezsensowna mechanika, nikomu niepotrzebna. Ale jeżeli taką zrobili sobie twórcy gry, to mają do tego pełne prawo. No ale wydaje mi się, kurczę, taka głupia, że bezsensowna jest ta mechanika. Że za bardzo nikomu się nie będzie chciało w to bawić, żeby tutaj niszczyć relacje. Fajnie, że to jest. I że każda wioska ma jakieś dane relacje do danej innej wioski. No super to jest, tylko komu się będzie chciało to robić tak naprawdę? Wywalone, szczerze mówiąc. Chociaż pewnie jedna osoba jest, no ale myślę, że jest to duża mniejszość, niżeli większość. Także implementowanie takiej mechaniki w grze tego typu, myślę, że nierozsądne, że mogliby czas na to poświęcić, czas mogliby poświęcić na coś dużo bardziej istotnego. Dobra, tu możemy idą teraz podrzucić. Jo, dobrze mówię? Incoming rumor storm, możemy. A my mamy dwa w ogóle, dwa mamy. Także super, pyk. Let's hope the village will spread the news. Miejmy nadzieję, że oni tutaj rozniosą sobie to słowo. Dobra, jeszcze musimy jedną wioskę zinfluencować. Uda się to zrobić w dzisiejszym odcinku, pyk. Czy ja jestem w stanie tutaj jakoś szybko podróżować? No niestety nie. Ale może będą tam jakieś knokersi albo jakieś przyjaźni, przyjazne plemię i wtedy będę w stanie szybko podróżować.
Coś miałem mówić, ale już nie pamiętam co. Że w sumie wpadłem na taki pomysł. Fajnie by było, jakby była taka gra średniowieczna i coś na zasadzie tego, nie? Albo taka gra, gdzie budujesz swoje plemię, takie coś jak spore. Tylko że. A mi serducho bije, tylko że niekoniecznie spore. I że z takiej perspektywy wyższej, coś takiego jak twierdza połączona ze spory. To myślę byłoby całkiem ciekawe. Tutaj mam jakiś donation box. A nie wiem, czy to. Nie no, chyba nie im mam to wrzucić, nie? Chociaż oni też są w sumie. W sumie na obrzeżach tego. Tej góry. Ale wydaje mi się, że. Że trochę się boję, że mi gra to by że gra by tego nie zrozumiała, co ja zrobiłem. I zbugowałaby się, a ja musiałbym pozyskiwać przez pół godziny nowy trader token, nie chce mi się. Także myślę, że po prostu idźmy tam, gdzie ona nam zaznaczyła i nie kombinujmy. Mamy do wykonania misję, idziemy wykonać misję, a my się lubimy w ogóle? Zaraz z nimi pogadam. Rotten Meat Platter, a co daje? The Hell of Evil. A, że ludzie się staną słabi, spoko w sumie. Czy my się lubimy? Neutralnie jesteśmy. Fat Plant i Knocker Raid Flare, to jest fajne. Te Knocker Raid Flare można by było kupić od nich, bo już nie mamy ani jednego. Tylko z drugiej strony musiałbym polepszyć z nimi relacje teraz. Jakbyśmy zrobili coś takiego. W sumie to już mamy poprawioną relację. To zróbmy coś takiego. Pyk, Alianet. I teraz możemy od nich to kupić. No i z dwa travel kity, czemu by nie, jak już przy okazji tutaj jesteśmy. Pyk, pyk. I oni lubią mięso i kości. Nie mam mięsa i kości. Mam to, chociaż to jest mi potrzebne. Dry clay też jest mi potrzebny chyba. Staff glove. To możemy chyba sprzedać. Mam trochę nadwyżkę tej. O, kości, kości. O, przede wszystkim kości im sprzedajmy, bo oni zajebiście lubią kości. Miodzio. No i spoczko. Te rotten i poisoned meat możemy kupić, żeby zatruwać wioski. No i nie jest to takie głupie generalnie. Przed właśnie atakiem zatruwasz. A, przed atakiem zatruwasz wioskę. I wtedy oni są słabsi i nasi sobie dają radę, ty. Że ja o tym nie pomyślałem, zapomniałem kompletnie o tym, że mogliśmy tak robić. Dobra, to kupmy w sumie. Będziemy za. Ale tyle w sumie też niepotrzebne, nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że dwa takie kupimy. Albo nawet jedno. Na przyszły atak i dajmy im kości. Dobra, to już dwa kupię. I tu węs. Dwa kości za dwa mięsa, myślę, że uczciwa cena. I. A, to ja mam. Ty, to ja na miejscu jestem, dobra. Myślę, że ja mam dalej gdzieś iść. Czy ja im muszę przekazać ten incoming rumor? Pyk. Dogarani chyba. Join the Avalanche Council. I teraz na to spotkanie tych wszystkich ziomków musimy dojść, a one jest. Najzwykle oddalone gdzieś pół mapy. Dlaczego te twórcy gry tak rozwiewają te misje po tej mapie? Znaczy domyślam się dlaczego, bo w innym wypadku gra by trwała 5 minut. No ale kurczę, przesadzałem trochę. Nie przesadzaj, ziobo. Czekaj, gdzieś tutaj mam przypadkowy znacznik. Gdzieś przed nami równo. Czekaj, gdzieś tutaj. I tam bym sobie go usunął jak najbardziej. Dobra, daleko nie mamy. Myślę, że zdążymy jeszcze na to spotkanie. Zdążę wam tym moim łamanym angielskim przetłumaczyć, co tam mniej więcej pisze. I o co chodzi w tym spotkaniu. I zakończymy sobie zapewne dzisiejszy odcinek. Bo raczej 2 godzin odcinek nie będzie trwał. Nie wiem tylko co z tym początkiem. Na samym początku miałem takiego dziwnego laga, bo się dysk zaczął ładować na 100%. Nie wiem z jakiego powodu tak naprawdę. I nie wiem co też się wtedy wydarzyło. I nie wiem co w sumie z dźwiękiem, bo zauważyłem w poprzednim odcinku, czy tam w połowie tego odcinka, że jakoś tak kurde, jeżeli chodzi o dźwięk, to średnio działa to wszystko. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok, że nie było jakoś mega za głośno. Teraz jest w miarę pewnie cicho. Sorry, że tak ziewam, ale jestem. Co jestem? Chory jestem niestety, tak mi gardło boli. A to bardziej od gadania, szczerze mówiąc, akurat gardło. Ale ogólnie to się nie czuję najlepiej na świecie. Bywały lepsze dni? Najgorzej też nie jest, jakby nie jest tak, że jest super, mega niefajnie, ale no tak jak mówię, miska przy sobie i wiesz, w razie W. To nie jest fajne, nie? Jednak jest lepiej sobie tak swobodnie robić wszystkie rzeczy, a nie chodzić z miską po całym domu i zastanawiać się, czy przypadkiem gdzieś
Na ścianę nie zwymiotujesz. Okej, okay, jesteśmy w jaskini. A czy daleka ta podróż do tej jaskini jest w sumie? Join the Avala Council. Chyba przed siebie. Właśnie najgorsze jest to, że pierwszy raz jestem chory od 7 lat. To znaczy nie jest to jakaś standardowo mega mocna choroba. To nie jest tak, że ja umieram. Znaczy fatalnie się czuję, ale jakby jest okej. Okay. Tylko problem jest taki, że... Kurde, nie mam siły, nie? Najzwyczajniej w świecie, jakbyś mi teraz kazał coś nieść, bym nie dał rady, przez co musiałem wziąć wolne w pracy. Look who just stroll in. The Stonebridger. Zobacz, kto przybył. Pogromca piorunów, albo zbiorca piorunów, nie wiem. Why should I just end this here, you? Dlaczego nie powinienem tego zakończyć tutaj? Ty nie wiem, czy to przeklęty, ale powiedzmy, przeklęty człowieku. Ciężkie momenty zebrały nas tutaj razem. Ciężkie czasy. Nie pozwolę, by agresja... by tutaj jakaś agresja była. Hugh, teraz Redstify. No, że zrozumieliśmy nasze błędy i że żałuję. Hugh, we need to climb the antenna. Hugh będzie się wesmie się na antenę. No i zablokuje te nadchodzące pioruny. Przez umieszczenie tam Bigelite Cup. Bigelite Cup. We paid Darling Bridges, so it's... Nie rozumiem, co tu akurat pisze. Będę miał w końcu do ciebie finałową nauczkę, kiedy skończysz, Hugh. Przyjdź do mojego domu. I na to wygląda, że jeżeli chodzi o to zebranie, to jest koniec. I dobrze, nie było jakichś mega długich dialogów i to jest całkiem spoko, że tych dialogów długich nie było. I mamy Other Shield ID. A, my jakąś tarczę będziemy musieli zbudować i ją umieścić na górze. Ale totalnie, kurde, OP tarcza, nie? Ty, ja bym sobie ją wziął do ekwipunku, a nie z tym. O kurde, ty. Teraz to się będzie można używać tarczy, myślę. Ja bym ją chętnie przetestował, tylko nie wiem, czy będę miał taką możliwość. To przetestujmy ją jeszcze i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Sharp Arrow. Kurde, zabrałbym też tego orba. Jestem w stanie tutaj przeskoczyć jakoś. Pyks. Dobra, orbik. Generalnie, żeby mieć ulepszonego poucha, czyli ulepszony ekwipunek, niestety potrzebowalibyśmy 25 orbów. Wydaje mi się, że jeszcze długa droga do tego, żebyśmy te orby mieli. Mamy na razie 13, także... No na razie możemy sobie pomarzyć o tym, ale tak jak z siłownią, wydaje mi się, że ważne, żeby cały czas zbierać te orby i w pewnym momencie się obudzisz i nagle będziesz, chłopie, miał 6 opek. Nagle będziemy mieli ulepszonego poucha. Pakujmy się jeszcze, przetestujmy tą tarczę. Nie wiem, czy ja będę teraz w stanie wszystkie ciosy jakby blokować, czy jak to działa. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy jest tu też przeciwnik, z kim mógłbym walczyć w sumie. Kurde, 15 znaczników. Tutaj zaznaczmy. Spróbujmy jeszcze przetestować to kogokolwiek, tak szczerze mówiąc. To może być naprawdę ktokolwiek, tylko żeby damage zadawał i gituwa, żebym mógł to zblokować. Tu jest w ogóle tych... Siedlisko tych jeleni, czy tam łosi. Myślę, że tam pójdziemy. No i najlepiej było zlurować jednego ziomka i przetestować, czy jestem w stanie w ogóle blokować jego ciosy, czy nie. Lean Iron, to się chyba przyda. To wszystko się w sumie przyda, bo za każdym razem potrzebujemy jakieś nowe składniki do budowania nowych rzeczy. No i jeden przeciwnik. Halo? W ogóle się tu wprowadzili? Tam widzę, ktoś łaził. Dobra, tu jest drzewo. Przeciwnika, kurwa, potrzebuję. O, witam, chodź. Ty, on nas, a nie lubi nas, dobra, git. Spróbujmy tą tarczę, czy ja w ogóle jestem w stanie zablokować to, co on robi? Jestem. Pokaż, czy szarży jestem w stanie. Oj, szarży już nie jestem w stanie, ale może wszystko inne jestem w sumie. Czekaj, przetestujmy to jeszcze. Do kitu.
Chyba, że w odpowiednim momencie, jak on robi ten atak, to my robimy kontratak i wtedy zadajemy całkiem spory damage. Nie wiem, ale wiem. Jedną widzimy się godzina 14 i 16 każdego dnia. Wpadajcie na Twitcha i zostawcie odcinki w tle, nawet jeżeli ich nie oglądacie, nawet jeżeli odpali wam się teraz po tym odcinku jakiś odcinek, to możecie sobie go zostawić w tle. To pomaga dużo bardziej. Byłbym wdzięczny każdemu, kto to zrobi. I na pewno pomoże dużo bardziej, niżeli jakieś zwykłe zostawienie lajka. Skiskie.